Zapraszam na test wyjątkowego samochodu Range Rover dla klientów, którzy posiadają gruby portfel. Aktualny cennik zaczyna się od 705 500 zł. Zerkając na cennik, zwróćcie przy okazji uwagę na duży wybór dostępnych silników. Nowy Range Rover 5 generacji, czyli największy z całej gamy Range Roverów, został zaprezentowany pod koniec 2021 roku. Wariant z napędem plug-in, który oglądacie, został wprowadzony do sprzedaży w 2022 roku. Wygląd zewnętrzny nowego Range Rovera najłatwiej odróżnić od poprzedniej wersji, patrząc na tył pojazdu. Mi osobiście bardzo podoba się nowy tył. Bardzo oryginalnie i ekskluzywnie wyglądają pionowe LED-owe paski LED, służące jako lampy tylne, które są widoczne po włączeniu świateł, a do tego świetnie pasują aniowane kierunkowskazy. Czy też tak uważacie? Napiszcie w komentarzu. Żeby łatwiej było Wam poznać nowy model, dla porównania pokazuję model poprzedniej generacji, czyli czwartej. Tak to wygląda. Przy okazji poproszę Was o lajki i subskrypcje. Dzięki Waszemu wsparciu mam nadzieję, że będę mógł Wam pokazywać coraz ciekawsze samochody. W aucie zastosowano całkowicie nową platformę, która jest m.in. dostosowana do montażu napędu plug-in. Nadwozie zyskało większą sztywność w stosunku do poprzednika. Samochód ma naprawdę potężne gabaryty. Występuje w wersji o długości standardowej, która wynosi 5 metrów i 5 cm oraz przedłużone o 20 cm, gdzie z kolei występuje opcja 7 miejsc. Rozstaw osi w zależności od wersji wynosi od 299,7 cm do 319,7 cm. Wysokość wynosi 187 cm przy standardowym prześwicie, a szerokość z rozłożonymi lusterkami to prawie 221 cm. Samochodem w zależności od wersji można hulać przyczepy o masie całkowitej do 3,5 tony. Pomimo potężnych gabarytów samochód jest nieprawdopodobnie zwrotny dzięki skrętnej tylnej osi. Zwróćcie uwagę na tylne koło. Żeby łatwiej było zauważyć, powtórzyłem fragment w przyspieszonym tempie. Każda wersja dużego Range Rovera posiada skrętną tylną oś w standardzie. Podczas manewrowania tylne koła skręcają się w przeciwną stronę do kół przednich. Potrafią się wychylić nawet do 11 stopni. W związku z tym promień skrętu tego olbrzymia wynosi zaledwie 10 metrów i 95 cm. Mam wrażenie, że przy mocnym skręcie na parkingu samochód aż wgryza się w zakręt. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Podejrzewam, że Wy też, dlatego też nie zapomnijcie o lajku. Z kolei podczas szybkiej jazdy, podczas manewru, zmiany pasa, tylne koła skręcają w tą samą stronę, co koła przednie, oczywiście już w mniejszym zakresie, jak przy manewrowaniu, bo maksymalnie o 3 stopnie. W związku z tym manewr jest bardziej płynny. Osobiście nie miałem okazji jeździć samochodem, który miałby tak dobrze działające zawieszenie. To zawieszenie działa obłędnie. Mamy wrażenie, jakbyśmy po prostu płynęli. Każdy Range Rover posiada w standardzie pneumatyczne zawieszenie, które pozwala na regulację wysokości. W tej chwili jesteśmy na minimalnej wysokości, co widać tutaj, obniżone jest tak zwany dostęp. I ustawimy sobie normalne, czyli takie zwykle stosowane w czasie jazdy. Zobaczcie, ile czasu to zajmuje. Już jest. I warunki terenowe. Tu są dwie możliwe. Podnieśmy już od razu sobie na maksymalne. I już mamy wysokość osiągniętą. Wszystko trwało 40 sekund, coś koło tego, także bardzo, bardzo szybko. Jak się Wam podoba ta funkcja? A teraz zobaczcie, jak wygląda regulacja wysokości zawieszenia widziana z zewnątrz. Zakończenie poszczególnych etapów sygnalizuje kierunkowskazem. I tutaj mamy ustawione warunki terenowe 1 i warunki terenowe 2.
Wyobraźcie sobie, że samochód po podniesieniu go do maksymalnej wysokości może brodzić w wodzie o głębokości nawet 90 cm. To niesamowite, prawda? Prześwit podczas jazdy natomiast wynosi 21 cm. Z kolei po powiększeniu go do maksymalnego wynosi 29,5 cm. Z kolei po obniżeniu go do poziomu dostępu prześwit wynosi 17 cm. Podoba mi się, bo Range Rover docenia swoich klientów z tego względu, że nawet podstawowa wersja oferuje wyposażenie, za które zwykle w innych markach trzeba dopłacać. Tutaj nie musi się na przykład zastanawiać nad decyzją wyboru, czy ma być to wariant na 4 koła, czy na 2 koła, ponieważ każdy Range Rover posiada napęd na 4 koła w standardzie. A tak prezentują się światła do jazdy dziennej oraz dynamiczne kierunkowskazy, które dla każdej wersji są w standardzie. Wersja SV wyposażona jest w reflektory Digital LED. W osobnym filmie, do którego karta wyświetli się Wam teraz w prawym górnym rogu, zrobiłem test reflektorów oraz prezentację podświetlenia i oświetlenia ambientowego. Polecam obejrzeć ten materiał po dokończeniu tego filmu. Tył pojazdu w nocy moim zdaniem wygląda bardzo efektownie. Napiszcie w komentarzu, jakie jest z kolei. Za chwilkę przejdziemy do oglądania wnętrza, które jest bardzo luksusowe. Ale teraz zerknijcie, jak fajnie prezentuje się samochód na tle przepływającego promu. Przyjechałem w to miejsce specjalnie dla Was i specjalnie wyczekałem moment, żeby można było ten moment uchwycić. Mam nadzieję, że się to Wam podoba. W Range Roverze klamki chowają się. Oczywiście chowają się po naciśnięciu pilota, jak również po naciśnięciu przycisku na klamce. Dodatkowo, jeśli niedokładnie zamkniemy drzwi, to jest w standardzie również dociąganie drzwi. W takim razie zajrzyjmy do wnętrza. Zobaczmy, jak wygląda luksusowo nasz samochód. Zobaczcie. Tutaj mamy drewno, skórkę. Kieszenie drzwi wyścielone materiałem i skórą. No tutaj takie fajne elementy metalowe bądź podobne do metalowych. Na progu mamy elegancki napis podświetlany SV. Fotele oczywiście są regulowane z pamięcią dla trzech kierowców. Tej regulacji fotela jest bardzo dużo, chyba 24 pozycje, jak dobrze pamiętam. Część można regulować tutaj tymi przyciskami, natomiast pozostałe reguluje się na ekranie. Funkcje związane z obsługą fotela są tak rozbudowane, że nie sposób tutaj wszystkiego pokazać. Więcej pokazałem tego w oddzielnym filmie. No ale mimo wszystko oczywiście tutaj zasygnalizuję, bo jest to naprawdę bardzo ciekawe. Na przykład zagłówek. Proszę bardzo. Zobaczmy, co tu można zrobić z zagłówkiem, żeby się nie męczyć. No jedyna funkcja, która to jest tutaj to, ręcznie się rozkłada. Takie otulenie głowy, a tak na przykład chcemy z boku się tak ustawić, żeby lepiej widać, a tak chcemy na przykład zagłówek wysunąć do przodu. Widzicie? Obniżyć. Proszę bardzo. Najniższa pozycja. Podnieść. No to jest po prostu niesamowite. No i co więcej, można ustawić w którym miejscu, tak? Może być na przykład wyżej.
Może być na przykład o tak. Jak sobie życzycie. Niesamowite, prawda? No po prostu brak mi słów, co to jest za samochód. No i oczywiście masaż. No, ja sobie zrobię masaż. Skorzystam. Także włączamy, tak. I tutaj na przykład mamy do wyboru. W tym momencie są ustawione gorące kamienie. Rzeczywiście jest taki masaż. Masaż. Będzie masaż gorącymi kamieniami. Ale są różne możliwości, tak? No i tutaj jeszcze mamy, możemy sobie barki masować, dół, na dół, do góry, toczenie, intensywność, jakieś inne, pulsacyjne, podwójne, chociaż gorące kamienie są bardzo przyjemne, więc chyba wrócę. Także naprawdę jest tutaj taki komfort, że no, brak słów. To jest brak słów. Nie da się go pisać słowami. Autentycznie. Napiszcie w komentarzu, czy Wam też się to tak wszystko bardzo podoba. Nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji. I już przechodzimy do omawiania kolejnych funkcji. Bardzo fajną funkcją jest na przykład, jak pokazuje nam położenie pojazdu, czy jest, ile procent jest pochylony do przodu, do tyłu, na boki. Teraz na przykład przód jest uniesiony o 2%. Wyobraźcie sobie, że jest też możliwość sprawdzenia wymiarów samochodu, ale to jest jeszcze nic, bo jeśli na przykład podniesiecie pojazd, to te wymiary oczywiście się dopasowują do aktualnych danych. Tak samo oczywiście kąt zejścia i natarcia. Więcej szczegółów na ten temat oraz innych ustawień, między innymi ustawień fotela elektrycznego, kamery 360, trybów jazdy i tak dalej, znajdziecie w osobnym filmie, którego karta wyświetli się w prawym górnym rogu. Kamera naprawdę wszystko dokładnie pokazuje. Zobaczcie. No, sprawdźmy teraz, jak daleko jest od krawężnika. Załóżmy. Z jakiej pozycji to sprawdzić? No dobra, niech tak będzie. Zobaczcie. Jak to dokładnie widać, wszystko. Nie najedziemy tutaj. O, światła stop to oczywiście też się zapalają. Nie najedziemy felgą na krawężnik. Elegancko. Bardzo dobra ta kamera jest. Bardzo. O. Klimatyzacja. Proszę bardzo. Sprawdźmy jakość powietrza, jaka jest. Bardzo dobra jakość powietrza. Troszeczkę gorsza pod maską, ale też dobra. No tutaj w kabinie mamy wszystko ok. Co możemy zobaczyć? Tak, powietrze jest jonizowane. Usuwanie dwutlenku węgla. Bardzo podoba mi się ten samochód. Jeśli macie takie same zdanie, dajcie lajka. Nie zapomnijcie też o subskrypcji. Zobaczcie, jakie fajne te elementy metalowe tutaj są. Tutaj w fotelach też również. No po prostu jest dopracowany samochód. Niesamowicie. No to już na przykład mega fajne jest, że tutaj te elementy
gdzie wpinamy pas, są też podświetlane. W podłokietniku mamy lodóweczkę, która naprawdę mocno chłodzi. Ma 2 stopnie chłodzenia. Tutaj mamy z kolei takie miejsce na kubeczki. 2. A pod tym, odsuwając, jeszcze większy schowek. Głęboki, naprawdę. I do tego mamy tutaj gniazda USB-C i standardowe USB, jak widzę dobrze. Tu mamy kolejny schowek, również gniazdo USB-C do ładowania, plus ładowanie indukcyjne, miejsce na telefon. Wszystko się elegancko zamyka. Wystarczy nacisnąć, ciach. Tu też naciskamy, ciach, zamknięte. Dodatkowo mamy jeszcze takie podłokietniki tego typu. Ponieważ jest to bardzo szeroki samochód, uważam, że one się naprawdę przydają. Jest tutaj możliwość regulacji wysokości, także można naprawdę sobie dopasować, oprzeć łokieć i swobodnie prowadzić. Osobiście bardzo mi się podobają też te elementy ceramiczne. To jest właśnie ten element ceramiczny. Dźwignia ceramiczna, tutaj jest przycisk do zgłaśniania muzyki i tryby jazdy. To wszystko jest ceramika i to jest takie fajne, bo jak dotyka się, to po prostu czuć taki chłodek. No to jest naprawdę, widać, że to jest jakiś taki materiał nietuzinkowy, jak to przystało w samochodzie luksusowym. No z góry to tak wygląda. Samochód jest bardzo wysoki, 1,87 m w standardzie. Ale można go oczywiście podwyższyć jeszcze do warunków terenowych i wtedy będzie jeszcze wyższy. W tym momencie on jest obniżony. Jest taki miejsce, taka pozycja dostęp, żeby łatwiej się wsiadało. Ale przy tej pozycji nie można jechać, to tylko jest do wsiadania. Zobaczcie, kolejne schowki. Mamy naprzeciwko fotela pasażera, czyli górny przycisk. Otwieranie elektryczne. Wszystko jest tutaj praktycznie obite przyjemnym materiałem dotyku. Nie ma nigdzie plastików. Tutaj mam jeszcze gniazdo zapalniczki. O, tutaj. Naprawdę. Takim samochodem też jeszcze nie miałem okazji jeździć. Dobrze, dolny. To samo. Nie ma praktycznie plastikowych elementów. Obitym materiałem, przyjemnym dotyku. Tak jak powinno być w luksusowych samochodach. Po włączeniu zapału mam ustawione, że nam się otwiera roletka do końca. Także dach panoramiczny jest praktycznie do końca samochodu. Co ciekawe, wyobraźcie sobie, że jest też lusterko cyfrowe. Jeśli na przykład nie ma widoczności, albo po prostu mamy taki kaprys, przełączamy i jest lustereczko cyfrowe. Tutaj mamy możliwość oczywiście ustawień obrazu, można wyżej, niżej, jak komu pasuje. Można regulować jasność. Można regulować wysokość, jak nam pasuje. Super sprawa. Patrzcie wnętrze z tyłu. Drewno. Tutaj mamy
ustawienia programowalne dla trzech pasażerów z tyłu. Ruletę automatyczną. Proszę bardzo. Głośniczki. Głośniczki. Pełen luksus. Skóra. W tym momencie fotel jest rozłożony. Znaczy w zasadzie złożony, żeby było dużo miejsca dla pasażera. Ale to musicie zobaczyć, jak to się dzieje, ta operacja. No teraz powiedzmy... Teraz powiedzmy go złożymy do pozycji pierwotnej. Wszystko się składa. I jest pozycja standardowa. Ale chcemy w luksusie podróżować z tyłu. No to oczywiście robimy w ten sposób. Odchyl siedzenie. Fotel się odchyla maksymalnie do przodu. Podnóżek się rozkłada. Podparcie. Podparcie się rozkłada. Chociaż przyznam szczerze, że tutaj byłaby jeszcze lepsza wersja, wydłużona, byłoby jeszcze wygodniej, można było w wersji wydłużonej jeszcze wygodniej podróżować. No ale załóżmy, nie chcemy tego podnóżka, żeby był. Zaznaczamy sobie na ekranie i klikniemy złóż. Podnóżek składa się. To jest po prostu szok. Zobaczcie, z tyłu mamy nawet wieszaczki. Można sobie coś powiesić. Oczywiście wysokiej jakości. Uchwyty, nawiewy. Cudownie. Mamy możliwość nawet elektrycznej regulacji zagłówków. Patrzcie. Zajrzymy pod silnik. Jedną ręką wszystko się otwiera. Bezproblemowo. Prosty zaczep. Oczywiście na teleskopach. No i tutaj mamy silnik sześciocylindrowy plus silnik elektryczny. To jest oczywiście układ plug-in. W tym wypadku 510 koni, ale już w tej chwili jest 550. No jeździ się super, naprawdę. Jest tak niesamowity ten samochód. Naprawdę jestem zadowolony, że akurat ten napęd mam okazję testować. Dobra, zamknijmy. Z tej strony mamy gniazdo do ładowania elektrycznego. Wszystko jest fajnie zabezpieczone. Jeśli chcemy szybkim prądem ładować, to jeszcze należy zdjąć tutaj to zabezpieczenie. Tutaj mamy elektryczne, jeśli chcemy zakończyć ładowanie. Naprawdę fajnie. Natomiast z drugiej strony pojazdu mamy wlew paliwa. No i tutaj to już musimy elektrycznie go otworzyć. Nie da się nacisnąć klapki. Otwieramy elektrycznie. Proszę bardzo, jest komunikat. Klapka odblokowana. Kierownica jest bardzo ładnie wykończona. Tutaj mamy skórkę. A tutaj takie drewno jakby, no chyba jest to drewno, tak to wygląda. Tutaj mamy też drewno, tylko to jest takie, na kierownicy jest takie śliskie bardziej, natomiast tutaj jest bardziej chropowate. Na kierownicy jakby takie, nie wiem, lakierowane, czymś pokryte, laminatem jakimś, a tutaj czuć taki opór.
Bagażnik oczywiście jest automatycznie zamykany, otwierany. Jeszcze raz go otwórzmy. Jednocześnie roletka się otwiera też automatycznie. Tutaj mamy miejsce na przewody, bo to jest plugin. Przyciski są podświetlone. Tu jest możliwość regulacji rolety. Elektryczna, tak. Obniżania, podnoszenia. Można niezależnie zamknąć tą część, oczywiście na tej klapie można siadać, jest do tego przystosowana. Fotele elektrycznie, tylne składane, no i zamykamy. Samochód ma tak wiele funkcji i ustawień, że nie sposób jest o nich wszystkich opowiedzieć, bo film musiałby trwać co najmniej 2 godziny, a nie wiem, czy jesteście na tak długi materiał przygotowani. Chciałbym natomiast dla Was zrobić porównanie Range Rovera na przykład z Mercedesem albo BMW. Ale to zależy od Was, czy dacie mi dużo lajków i subskrypcji. Za takie wsparcie oczywiście z góry dziękuję. Szczegółową specyfikację testowanego samochodu znajdziecie w opisie pod filmem. Muszę natomiast koniecznie powiedzieć o systemie muzycznym, w którego skład wchodzi aż 35 głośników. Wyobrażacie sobie to? Dla mnie jakość muzyki w tym samochodzie jest fenomenalna. Samochód posiada potężny akumulator trakcyjny o pojemności 38,2 kWh i można go ładować ładowarką do 50 kW. A to oznacza, że czas ładowania do pełna przy użyciu szybkiej ładowarki to jest w tym momencie godzina i 8 minut. Mamy w tej chwili już 4% naładowania. Także naprawdę jest to szybko. Po około 10 minutach ładowania wskazanie pokazuje nam, że samochód jest naładowany w 22% i przewidywany zasięg to będzie około 19 km. Rewelacja, prawda? W pełni zatankowany samochód, a bak paliwa mieści 71,5 litra oraz naładowany do pełna akumulator wskazują maksymalny zasięg 652 km. Moim zdaniem jest to całkiem sporo. Zasięg na samym prądzie wskazują na 93 km. Według specyfikacji w cyklu mieszanym WLTP zasięg na prądzie wynosi około 110 km. No tak jeszcze przeglądając to tak, dane eko. Czyli tutaj można zobaczyć zużycie paliwa historycznie, żeby nie było. Czyli tutaj mamy akurat w hybrydzie jest naładowany akumulator. Można jeszcze 9 km przejechać. No także tak, tutaj zużycie wyszło 5,5 litra. Prędkość średnia w mieście oczywiście 18 km. Całkowita odległość 4,5. I w tym jechał na prądzie prawie 3 km. A wcześniej, no tutaj tylko na prądzie jechał, bo wczoraj go ładowałem na dystansie kilometra, ale mała prędkość 8 km, w związku z tym to logiczne. Tutaj jechał tylko na hybrydzie, pamiętam, wczoraj w mieście oczywiście i akumulator był pusty. Także średnie zużycie wyszło 15,7 litra. To było powiedzmy przed godziną 19, średnia prędkość 25, no styl jazdy dobrze oceniony, czyli chyba się tak już nie dało mniej zużyć i sobie tam wygenerował 1,3 km w zasięgu elektrycznym, ale to mówię, akumulator był pusty, w związku z tym sam sobie to wygenerował. Spalanie na trasie wyszło mi 10,8 litra, wliczając w to jazdę miejską przy wyjeździe z miasta i wjeździe do miasta. W ruchu miejskim przełączałem samochód na tryb hybrydowy,
a na trasie był włączony tryb spinowy. Jeśli pozwalają to warunki, jechałem z prędkością z około 120 km na godzinę. Podsumowując, na trasie można spodziewać się zużycia w granicach 10-11 litrów, w mieście przy pustym akumulatorze 15-16 litrów, chociaż mi nawet udało się zejść do 12,2 litra w niedzielę przy niewielkim ruchu. Z kolei przy naładowanym akumulatorze i jeździe w trybie hybrydowym spalanie jest niewielkie. Jak na przykładzie pokazałem, można być nawet bez wielkiego trudu 5,5 litra na 100 km, ale wszystko zależy, jak często komputer będzie zdołał, żeby włączyć silnik elektryczny. Wrażenia z jazdy ręcz rowerem są niesamowite. Samochód jest świetnie wyciszony, ma fenomenalne zawieszenie, nieprawdopodobną zwrotność, jak na swoje gabaryty, a komfort jazdy naprawdę trudno pisać słowami. System przełączania silnika elektrycznego na spalinowy odbywa się bardzo płynnie i przyjemnie. Osiągi samochodu robią naprawdę wrażenie. Od 0 do 100 przyspiesza w zaledwie 5,6 sekundy, a do tego, jak gwałtownie przyspieszamy, słyszymy bardzo fajny dźwięk silnika. Nie mam też żadnych uwag do 8-stopniowej automatycznej skrzyni biegów. Koniecznie napisz w komentarzu, jaka jest Twoja ocena samochodu. Nie zapomnij o lajku i subskrypcji. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.